Dzisiaj dostał tuńczyka. Jaka pogoda? Świeci słoneczko. A prognoza pogody mówiła, że ma być deszcz. A tak to jest w Anglii z angielską pogodą. Słoneczko, deszcz. Trudno jest przewidzieć. Trudno coś zaplanować. Dzisiaj mam dzień wolny, 3 października. Przeznaczyłam ten dzień na takie zdrowotne sprawy, pójście do przychodni, zbadanie się i tak dalej. Też jakieś porządki domowe, a tutaj słoneczko. I już mi coś w środku tam buzuje, czy gdzieś nie pojechać. No ale chyba jednak zostanę na miejscu. Dzisiaj na prośbę jednej z moich widzek chciałam opowiedzieć co nieco na temat pracy w brytyjskim przedszkolu. Jest trudno tak generalnie to opowiedzieć, gdyż w każdym przedszkolu jest trochę inaczej. Ja pracowałam w dwóch. Były pewne elementy takie same. No, natomiast różniły się dosyć sporo rutyną dnia. Od czego tu zacząć? No jest podstawa programowa, troszeczkę inna niż w Polsce, jest brytyjska podstawa, którą trzeba znać dobrze, mieć w jednym paluszku i cały czas pamiętać. Nauczania praktycznie nie ma jako takiego, tak jak my znamy w Polsce, jest nauka przez zabawę, czyli dzieci same dochodzą, same odkrywają, same badają, same doświadczają i same się uczą. Więc rolą opiekunek generalnie są opiekunki głównie, child care practitioner. Rolą tych opiekunek jest takie nakierowywanie dzieci, przygotowanie środowiska, przygotowanie możliwości, przygotowanie różnych środków dydaktycznych, tak aby te dzieci się nauczyły tego, co jest właśnie w podstawie programowej. W przedszkolu brytyjskim może pracować każdy w sumie ukończony powinien mieć średnią szkołę. Także nie ma takich wymagań jak w Polsce, że musisz mieć licencjat i musisz być nauczycielem, musisz mieć przygotowanie pedagogiczne. Tutaj dziewczyny pracują bez żadnego wykształcenia, po prostu po ukończonej szkole średniej, 18 lat mają, mogą przyjść do pracy w przedszkolu. Najważniejsze kryterium to jest świadectwo niekaralności, tak zwany DBS. No i później szkolenia w trakcie przechodzą głównie na komputerze, tam się doszkalają, czytają i tyle. Natomiast praca, jaką wykonują, to jest praca, normalnie praca nauczyciela. Tak samo się prowadzi obserwacje, pisze się w dokumenty, każde dziecko ma swoją teczkę z dokumentami, ze zdjęciami, z opisami, z rysunkami, z różnymi pracami plastycznymi. I czy ktoś jest wykształcony, czy nie, wszyscy robią tą samą robotę. Planuje się zajęcia i to jest na pewno inaczej w każdym przedszkolu. Ja pracuję w takim przedszkolu, gdzie planuje się z dnia na dzień i to jest ten ból, ale to jest podzielone grupowo, w grupie pracujemy. Jest taka po prostu liczba dzieci przypadająca na daną opiekunkę, więc zależnie od wieku, tam takie maluchy to troje dzieci na jedną opiekunkę, więc jak jest dziewięcioro dzieci, muszą być trzy opiekunki i tak dalej. Jak jest więcej, musi być ta liczba opiekunek więcej w danej sali, w danym momencie. Więc w grupie tej, co ja teraz pracuję, dwu- i trzylatków, to jest czworo dzieci na jedną opiekunkę, więc nas jest, w zależności od jak mamy 20 dzieci,
no to wtedy jest pięć opiekunek. Więc każda planuje, każda ma swój dzień, kiedy planuje zajęcia na kolejny dzień. Więc w tym przedszkolu, gdzie teraz pracuję, jest szalone przedszkole, bardzo zajęte. Planuje się zajęcia tak zwane sensoryczne. Tutaj mamy piasek w takich pojemnikach większych z wodą. Może być to pijana jakaś tam mydlana. Mogą być to płatki owsiane, płatki kukurydziane, ryż, makaron, farby różne miesza się, może być brokat, może być no, różne sposoby, różne możliwości, żeby dostarczać dzieciom tych doznań, tak, sensorycznych, zmysłowych, różnych. Więc planuje się takie zajęcia z wodą, z piaskiem. Następnie investigation, to jest miejsce, gdzie dziecko coś bada, badawcze takie stanowisko i tam też mierzenie, ważenie, kształty i tak dalej, no różne. Trzeba po prostu codziennie wymyślić na następny dzień pulę różnych zajęć. Dalej. I musi być stanowisko też, gdzie dzieci artystyczne, takie plastyczne, gdzie dzieci mogą malować, robić stemple, czy kleić, wycinać, to starsze już. Następne, na podłodze, na dywanie, też musisz zaplanować, co one tam mają robić, z klocków budować, czy jakieś zabawy na wyobraźnię, rozwijające wyobraźnię, tematyczne różne. Dalej jest kącik, gdzie rozwijają swój język, więc z książkami, tak? Też musisz zaplanować jaką tam jedną piosenkę, czy zabawa z ruchem, tak? Action songs tak zwane. Czy jakieś tam zajęcia sportowe, ale są bardzo ograniczone. Więc jest na przykład jedna i na przykład skakanie, tak? Skakanie jak żabka. No i to już jest zaplanowane jako całe zajęcie. Czy na przykład wrzucanie piłeczki do jakiegoś kartonu, tak? I każde tam dziecko wrzuca. I to jest takie całe zajęcie, po kolei każdy wrzuca. No, więc za dużo tutaj filozofii nie ma. Tak. Więc takie zajęcia się planuje w różnych kącikach sali, na różnych stanowiskach. I kiedy to wszystko jest przygotowane, dzieci w odpowiedniej godzinie po prostu się puszcza i one same chodzą i odkrywają. I czasami, i powinno tak być, że opiekunka czy nauczycielka, bo czasami są właśnie nauczycielki też wykwalifikowane, siedzą z tymi dziećmi i pokazują, co można, i bawią się, po prostu się bawią z nimi. Tak powinno być, chociaż często mamy tyle innych jeszcze rzeczy do zrobienia, generalnie ta biurokracja jest szalona, że czasami jest nas pięć, a każda coś robi, czy tam pieluchy przewija, czy coś tam sprząta, czy przygotowuje materiały jakieś tam na kolejny raz, czy coś, czy robi jakieś tam notatki, że zostaje jedna, która coś pokazuje tym dzieciom i wprowadza je gdzieś. No, także i wygląda to jak chaos. Ale no, na początku byłam po prostu przerażona, doznałam szoku, o co tu chodzi. No, jest w tym jakiś sens, jeżeli przygotowywać to z głową bardziej i jeżeli by więcej było tych dziewczyn, które siedzą i czy to na opiekunek, które pokazują tym dzieciom, opowiadają, wyjaśniają, to te dzieci by, myślę, więcej korzystały na tym. A tak czasami po prostu biegają, latają i próbują tego i tu robią strasznie dużo bałaganu, bajzlu. Więc na jakie są jakieś zajęcia z mąką, czy tam ciastolina tak zwana też, czy to, no różne są naprawdę sensoryczne zajęcia.
gdzie się robi strasznie dużo bałaganu, no potem to trzeba sprzątać i tak dalej. My sprzątamy, znaczy tutaj często jest model taki, że się śpiewa piosenki. Śpiewa piosenki, generalnie się zachęca dzieci. Absolutnie nie ma żadnej musztry, żadnej dyscypliny. Jak już jakieś dziecko jest jakieś niegrzeczne, to się mówi, ty jesteś niezbyt miły, tak? Czy tam w jednym przedszkolu widziałam, był dywanik, tam sadzało się to dziecko na dywaniku, a tutaj po prostu się rozmawia, wyjaśnia i tak dalej. Więc tak, rano dzieci przychodzą i mają już przygotowane te stanowiska, tak, różne, i tam chodzą, dotykają zabawki, bawią się tym czy tamtym. Później jest śniadanie. Po śniadaniu, to zależy jaka grupa, jedne myją zęby po śniadaniu, te młodsze to po prostu się wyciera flanelką. Jak jest w przedszkole z łazieneczką, to uczy się dzieci mycia rączek od najwcześniejszych lat, a tutaj na przykład w tym przedszkolu, gdzie ja jestem, to dopiero od 2 lat mają pomieszczenie, gdzieś są toalety i umywalki. Bo te młodsze to po prostu flanele były mokre, którymi wycierałyśmy buzię i ręce dzieciom. Przy jedzeniu strasznie dużo jest bałaganu i one tam jedzą i rozrzucają na wszystkie strony i jakoś to się pobłażliwie tak uczy się, ale nie ma, jak mówię, dyscypliny takiej. Potem po prostu opiekunka sprząta. I tyle. Te dzieci rozlewają, rozrzucają to jedzenie. No tylko tam się tłumaczy. No, tłumaczy się czasami bardziej stanowczo. No, także nacisku na jakieś zachowanie grzeczne i tak dalej. Takie, że, no nie ma aż takiego, bardziej luz jest taki, tak? Rozumie się ten wiek, że to dziecko jest małe i tam bałagani i pozwala mu się, przy czym uczy je się też, jak się należy zachowywać, ale tak bez przesady. Dalej, po śniadaniu jest przywitanie i tam znaczy nie, w jednym przedszkolu było sprawdzenie obecności, a tutaj mamy po prostu przywitanie każdego dziecka po imieniu, codziennie śpiewa się te same piosenki, codziennie się mówi jaki to dzień, jaka pogoda, jaki miesiąc danego roku i to myślę, że to jest wszędzie taki rytuał, w każdym przedszkolu, bo w jednym i drugim tak było, takie przywitanie. Potem śpiewa się takie przedszkolne piosenki dla najmłodszych i tego jest bardzo dużo śpiewania piosenek przez przedszkolanki. Następnie albo się idzie już na przygotowane różne stanowiska, dzieci idą i bawią się, albo idą na dwór i też na dworze albo się planuje, albo tak po prostu biegają dzieci. O, deszczyk pada, idę do pokoju. Następnie jest lunch, po lunchu dzieci idą spać na materacach, niektóre. To zależy, są przedszkola, gdzie dzieci nie idą spać, bo w przedszkole jest tylko do godziny tam 3 czy 4, w to przedszkole jest, gdzie ja teraz pracuję, otwarte do godziny 6, więc dzieci, które potrzebują tego, idą spać po tam czasie, kiedy się prześpią, kiedy się obudzą. Są snaki, czyli przekąski. Następnie albo idą na dwór znowu na chwilę, krótko, tam jest 20 minut i rano i po południu, nie jest to długi czas po prostu. Później są po powrocie z podwórka, to zależy która grupa, bo to może być różnie ten rozkład dnia. Może być po snakach, może być właśnie czas zabawy, więc znów przygotowuje się te stanowiska i te zajęcia, wszystkie plastyczne, sensoryczne, woda, piasek, czy tam jakieś inne investigation, jakieś badawcze, klocki konstrukcyjne na podłodze. To się wszystko przygotowuje po raz drugi po południu. Następnie jest tea time, czyli oczywiście obiad dzieci jedzą. U nas jedzą tak o godzinie 3:00. To jest też różnie w przedszkolu. W różnych przedszkolach
I po tym posiłku jest taki czas, gdzie już no też musimy znów przygotować stanowiska, bo to się co chwilę sprząta, dzieci się uczą jak sprzątać, śpiewa się piosenki i się sprząta, a następnie się znów rozkłada następne stanowiska, więc czas jest bardzo taki wypełniony, rozkład dnia jest napięty, po prostu się biega. Biega się od godziny do godziny, przestrzega się tych godzin i tak dalej. No u nas to jest inaczej, jest może mniej tych zajęć w Polsce. Jest na przykład może jedno jakieś zajęcie, czy dwa, czy trzy danego dnia, a tutaj jest, no, jest szalone są te. To jest dla mnie cały czas. Jeszcze kwestia, nad którą się zastanawiam. Co jest lepsze? Tak, takie jedno porządne zajęcie, przygotowane bardzo dobrze, poprowadzone przez nauczycielkę, wyjaśnione to wszystko i tak dalej, potem jakieś inne zajęcie. Plastyczne jest taki ciąg, z tego co pamiętam, jakiś tam temat i opowiadanie na przykład różne przynosi. Na przykład gdzieś teraz mieliśmy warzywa. No wprowadziłam, na przykład przyniosłam wczoraj, ja zaplanowałam zajęcia z warzywami, prawdziwymi warzywami, które tam menadżerka zakupiła, bo wcześniej, no, na łatwiznę, jak to wszędzie, każdy idzie, więc jak obserwowałam, jak dziewczyny planują, to plastikowe tam zabawki i tak dalej, plastikowe robaczki i tam, no, niby przynoszą ziemię z ogródka troszeczkę, ale tam to jest taki plastikowy świat w tym przedszkolu, gdzie ja jestem. Troszeczkę mi brakuje właśnie takiego przybliżenia się do bliżej przyrody, żeby być bliżej tego naturalnego środowiska. No. Po obiedzie, po tak zwanym tea time, jedna z nas tam sprząta, idzie myć naczynia do góry, tam do kuchni, druga zmienia pieluchy, zresztą rano też pieluchy się zmienia rano, potem snack time, czyli czas przekąski po wstaniu z materacyku, po przespaniu się i następnie po tym obiedzie, czyli trzy razy dziennie zmieniane są pieluchy, tam uczy się dzieci też siadać na nocnik czy na ubikację. I jest czas przywitania się popołudniowy czas, good afternoon time, gdzie jest po prostu powtórka tych samych piosenek na powitanie co rano, bardzo dużo się powtarza i śpiewanie tych samych piosenek dla dzieci przedszkolnych z pokazywaniem, z ruchem i tak dalej. Więc no, i czasami też dodaje się jakieś tam zajęcie, jakiś story time, czyli opowiadanie, czytanie książek. No, nie ma takich zabaw jak u nas, dużo zabaw orientacyjno-pozarządkowych, czy zabaw z tych wszystkich naszych, które mamy w przedszkolu. Mamy więcej zabaw w kółeczku, więcej ruchowych zabaw. No, tutaj tego mi brakuje, tego nie ma, jest, ale bardzo, bardzo, bardzo mało. To może tyle na dzisiaj, bo i tak się rozgadałam. Jakby były jakieś pytania, to proszę, nie jestem żadnym ekspertem. Zaczęłam pracować, pracowałam 3 miesiące jako bankster. W tym roku to jest mój 4 miesiące pracuję dopiero, tak? Zaraz, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Wrzesień. O, 5 miesięcy pracuję. Także sama poznaję, sama w to wszystko wchodzę, wgryzam się, staram się zrozumieć. Tak, no teraz dochodzi mi ta sprawa tej biurokracji, dokumentacji, bo do tej pory byłam na tym czasie takim próbnym, więc nie musiałam tego robić. Aha, no w przedszkolu jeszcze angielskim po prostu sprząta i myje się naczynia, posiłki się podaje. Nie ma tak jak u nas, że jest tylko nauczycielka i jest pani, która pomaga, tak? Z kuchni, kucharki, czy tam, no zależy kto, asystentka, czy woźna. No nie ma. Tu my robimy wszystko. No jest, wieczorem przychodzi sprzątaczka, już tak ona tam odkurza, myje podłogi, bo my nie możemy tam podłóg umyć,
żeby się dzieci nie poślizgnęły, nie przewróciły. Jest wiele różnych śmiesznych takich, na przykład to, że nie można używać papieru toaletowego, bo jest wykonany z tych surowców wtórnych, tak? Z recyklingu, że to jest właśnie. Nie można soli w ogóle, dzieci nie mają. Jest jak masa solna, my mówimy. Ciastolina tutaj to jest tylko mąka i woda. W Polsce zdawaliśmy jeszcze sól. Tu nie wolno. Nie wolno soli. To jest wiele rzeczy, których nie wolno robić. Nie wolno i coraz więcej restrykcji. Tutaj na przykład zapisujemy każdy wypadek, tak? Wypadek to może być. No, dziecko ma tylko czerwony znak, na przykład no, gdzieś tam się uderzyło, biegało, uderzyło się i ma tylko taki czerwony znak. No, wszystko się zapisuje, każde zadrapanie, to jest bardzo accident form. Czasami codziennie tych takich papierów wypełniamy z 5 czy 6. Najmniejszy, najdrobniejszy wypadeczek trzeba zapisać, trzeba zgłosić. Tutaj też druga, na koniec jeszcze powiem, różnica jest taka, że u nas to się mówi, że dziecko chore trzymać w domu, a tutaj po prostu, my mamy teraz 100% albo 99%, tak? Kadry i dzieci chorych. Chory wszystkie właśnie, zakatarzone, wszystkie 100%, nosy zasmarkane. Menadżerka ma całą tam regał tych syropów, różnych inhalatorów, które się podaje dzieciom w określonych godzinach, więc można normalnie dzieci puścić chore na antybiotykach nawet do przedszkola i rodzice puszczają te dzieci do przedszkola chore, więc to jest tutaj inaczej. Chory nie znaczy, że nie może iść do przedszkola, więc no taka na przykład różnica i co. No, ja dopiero co jeszcze troszeczkę to gardło też, dopiero co też walczyłam z przeziębieniem, no to się udziela. Także no to chyba tyle na dzisiaj, na tym zakończę. Dziękuję za uwagę, jak co to proszę o pytania, postaram się odpowiedzieć. Do następnego razu, pa pa.